Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Witam serdecznie. Damian Zwycięski, pojedynek. Nie wiem, czy kosztował Cię wiele sił, bo praktycznie kilkadziesiąt sekund i już po walce. No tak, lewy sierp naprawdę wszedł bardzo dobrze i zawodnik po tym ciosie akurat został zamroczony, no i sędzia przerwał walkę. Miałeś walczyć jako pierwszy, walczyłeś jako ostatni. Długie oczekiwania nie wpłynęły na Ciebie jakoś negatywnie, jeżeli chodzi o formę psychiczną? Nie, ponieważ nauczony doświadczeniem z ostatniej gali w Łodzi, w której wystąpiłem, byłem przygotowany na to, że może się coś takiego stać, a tak naprawdę telewizja zmieniała moje wejście i raz było mówione, że będę ostatni, raz byłem pierwszy i byłem po prostu przygotowany na to, że może się to w każdej chwili zmienić liczyłem się z takim założeniem. A powiedz, Polsat nie transmitował po raz kolejny Twojej walki, z czego to wynika i dlaczego na tej telewizji nie możemy oglądać Twoich pojedynków? No to jest wybór szefostwa Polsatu Sport. Widocznie nie jest mi dane występować dla tej telewizji. Może się to zmieni kiedyś, może nie. To jest ich tutaj ocena mojej osoby. Wiem, że wiąże się to na pewno z galą w marcu, ale to jest ich decyzja, ja nie mogę się do tego odwoływać. A powiedz, właśnie gala w marcu, wszystkie te powiedzmy nieporozumienia, które były z Andrzejem Grajewskim, są już rozwiązane i jesteś już zawodnikiem w pełni, powiedzmy, związanym na pewno z Bulitem, ale wolnym od tych wszystkich niepokojów, które towarzyszyły tamtej przygodzie? Znaczy, ja nie, tak jak dobrze powiedziałeś, z panem Grajewskim to była tylko i wyłącznie przygoda, ponieważ on sam, nie wiem za bardzo o co chodziło w jego toku myślenia, jeśli chodzi o prowadzenie mojej kariery, a zostawienie mnie z trzema sprawami w sądzie i chcąc, żeby się przygotował do walki, nie wiem czym to było kierowane. A Damian, jaki plan ma wobec Ciebie Twój promotor, bo widzieliśmy, że pogratulował Ci zwycięstwa, a co dalej z Damianem Jonakiem? Założenia są bardzo dobre. No teraz mam do jesieni po prostu wrócić do jak najlepszej formy, starać się boksować z różnymi przeciwnikami, aby poprawiać swoją technikę i wrócić do jeszcze lepszej formy, w jakiej byłem wcześniej, i na jesieni stoczyć walkę o tytuł. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest.